Niektórzy nawet mówią, że z Azji, o, ci z Zachodu mówią, że jak się przekroczy most na Wiśle w Puławach, to już się jest w Azji. Dziękuję serdecznie ojcu Janowi za zaproszenie. Rzadko mi się zdarza odwiedzać moją pierwszą parafię w 1987 roku. Pierwszy raz tutaj przyjechałem, teraz okazja tej konferencji spotkania. Gdy pytałem się ojca Jana, o czym mam mówić, o procesie, a co konkretnie, a mów to, czego inni nie powiedzą. Więc ja mówię, umieść to w takim porządku, żeby mógł posłuchać, co inni powiedzą. I okazało się, że na początku referatu ojca prowincjała Zdzisława Gogoli zostałem przez ojca Jana wysłany do dziennikarki, która chciała wywiad na temat procesu. Jestem więc w troszkę niezręcznej sytuacji, proszę wybaczyć, jeśli już o tym było. Ale też pomyślałem sobie, przecież to nie jest sala akademicka. Prawo kanonizacyjne wykłada się dla studentów w 90 godzin w ciągu roku. No trudno nawet przy godzinie, którą tutaj nam dano, o wszystkim mówić. Dlatego poprosiłem ojca Jana, niech zainteresowani napiszą pytania, czy to na mój mail, czy do niego, a ja wtedy tylko istotne fragmenty związane z procesem i tymi pytaniami objaśnię. No tak się złożyło, że jedno pytanie, czy też rodzaj wątpliwości związane z procesem do mnie dotarł. Na szczęście mam studentów, jednego też z Legnicy. W środę zapytałem, co byście chcieli usłyszeć w kontekście tego takiego tematu. No i to mi troszkę pomogło wybrać. Aczkolwiek jestem niestety zmuszony bardziej mówić w tej części pierwszej o procesie niż o odpowiedziach na pytania. Moi drodzy, proces diecezjalny to pierwsza faza takiego postępowania. Reforma Jana Pawła II, prawa kanonicznego w 1983 roku zdecydowanie postępowanie i procedury długotrwające, wielostopniowe uprościła. Ojcu Świętemu zależało też na tym, aby kościoły lokalne, które mają wybitne postacie, ale nie mają na przykład przygotowanej tej machiny prawnej do prowadzenia takich procesów, mogły w sposób prosty, śmiały dotrzeć z tymi wzorami dla nich również do Rzymu poprzez prowadzenie procesu beatyfikacyjnego. I w 1983 roku papież wydał wraz z kodeksem Constitutio Divinus Perfectionis Magister, która to reguluje postępowanie. Później wydana została instrukcja postępowania na terenie diecezji, a wreszcie instrukcja o Sanctorum Mater do tej wcześniejszych instrukcji norm. Więc mamy fazę diecezjalną, która rozpoczyna się i toczy się za aprobatą Stolicy Apostolskiej na terenie diecezji. I z mocy prawa ma ściśle postępowanie sądowe. Więc muszą być spełnione wszystkie wymagania formalne. Potem akta tego procesu są przesyłane do Rzymu, gdzie toczą się dyskusje merytoryczne i w przypadku męczenników jest to szukanie odpowiedzi na pytanie, czy w tej konkretnej sprawie, w odniesieniu do tych konkretnych osób, zostały zweryfikowane następujące elementy, które w całej tradycji Kościoła funkcjonowały jako elementy prawno-kanoniczne męczeństwa. A więc czy nastąpił fakt śmierci? Czy ten fakt śmierci jest pewny? Czy była to śmierć zadana w sposób gwałtowny? I więcej, nie chodzi tylko o sam fakt śmierci, ale jeszcze, czy osoba, która ją poniosła, inaczej w tamtym etapie mówimy o ofierze, czy ta osoba przyjęła tę śmierć w duchu wiary, a więc z miłości do Boga, z miłości do pewnych dzieł, które wynikają z jej wiary. I to trzeba udowodnić. A z drugiej strony istotnym elementem jest wykazać, że ta śmierć została zadana przez inną osobę. Samobójca nie może być kanonizowany jako męczennik. Nawet w sytuacji tragicznej. Mówią niektórzy, że święte kobiety w starożytności, ratując dziewictwo, skoczyły w ogień czy rzuciły się do rzeki. Tak, ale to była inna sytuacja. W obronie cnoty chrześcijańskiej wierności na ten czyn się zdecydowały, stąd ratować sytuację, to skutkowało śmiercią.
Ale w tym przypadku trzeba wykazać, że kto inny zadawał te śmieci, więcej, zadawał ją z nienawiści do wiary. To, co rozwija już ojciec Dzisław, co miałem możliwość usłyszeć w końcówce. Otóż te elementy prawno-kanoniczne muszą być zweryfikowane. Kiedy było przygotowanie do wielkiego jubileuszu roku 2000, papież Jan Paweł II ustanowił Komisję Świadków Wiary i polecił zebrać świadectwa ludzi wiary, by nie ocalić ich od zapomnienia, i urządził specjalne nabożeństwo ekumeniczne w Koloseum. I między innymi ze 106 krajów złożono 13 400 biogramów, dokumentacji osób, które dokonywały ważnych dzieł, żyły po chrześcijańsku, zaświadczyły aż do przelania krwi. Swoim życiem wykazały się wiernością Bogu i Kościołowi. Oczywiście nie były to procesy beatyfikacyjne, ale sporządzono wiele tomów i te postacie, ich przykład na pewno nie zostanie zapomniany. A niektóre już z tych spraw wtedy tak nieśmiało przedkładane przez niektóre kościoły lokalne, dzisiaj są już w fazie procesów beatyfikacyjnych. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w pewnym momencie przy roku 2000 pojawiła się koncepcja, żeby beatyfikować czy kanonizować hurtem męczenników. Więcej, bez badania tych elementów, motywów zadania także im śmierci, teologowie wyzwolenia i to ten nurt szedł z Ameryki Łacińskiej tak mocno, że w oficjalnym komentarzu do Tertio Millenia Adveniente, a więc listu apostolskiego, który Jan Paweł II wydał dla przygotowania Kościoła na rok jubileuszowy, jest artykuł z tamtego nurtu, który mówi o męczennikach społecznych, gdzie nawet element ich wiary nie jest brany pod uwagę. Każdy, który dokonywał dzieł sprawiedliwości społecznej, walki o pokój, żeby Kościół takich hurtem jakby ogłosił. W momencie, kiedy przygotowywano proces z kolei męczenników ofiar komunizmu, 28 kapłanów z terenu byłego ZSRR, Kościół katolicki przygotowywał ten proces, z kolei prawosławni odezwali się protestując. To nas 28 tysięcy wyrżnięto. I dlaczego Kościół tylko jednych wybiera? Kościół nie prowadzi procesu wszystkich. Kościół nie kanonizuje anonimowych, także nawet męczenników. Każdy ten przykład jest analizowany, te elementy, o których na początku wspomniałem, muszą być zweryfikowane. Nie chcę tutaj robić, jak wspomniałem, wykładu prawa kanonizacyjnego, bo nie zdążyłbym. Jeżeli chodzi o proces naszych braci, zarówno w dialogach z męczennikami, jak i w tej nowej wersji poszerzonej, uzupełnionej już o następujące później wydarzenia oraz osobę księdza Alessandro Dordiego, macie Państwo z datami konkretnymi, zwłaszcza w trzeciej części ujrzeli Peru i niebo otwarte. Tam jest pokazana i chronologia, i te istotne, najistotniejsze elementy procesowe. Ja natomiast wybrałem kilka tych momentów z procesu i te pytania, które zadano mi tutaj jedno z Legnicy i potem studenci na zajęciach, postaram się Państwu przybliżyć. Będzie zresztą później okazja dalej o zadawanie pytań. Proszę Państwa, wraz z tą śmiercią, jak wspominał ojciec prowincjał, dosyć szybko zarówno hierarchowie Kościoła peruwiańskiego, ale także ludność byli przekonani, że była to śmierć za wiarę. Takim pierwszym momentem tej deklaracji, oprócz tych wydarzeń, spotkania z rodzinami Ojca Świętego w Krakowie, był pogrzeb księdza Alessandro Dordiego w Bergamo, kiedy to biskup Bambaren odwiedził sekretariat stanu i Ojca Świętego w Watykanie i wtedy otrzymał wyraźną sugestię, aby taki proces ewentualnie prowadzić, dokonać wstępnego rozeznania. Biskup Bambaren udał się więc do naszego generała i tenże generał już krótko potem opisuje w liście do ojca prowincjała Gogoli spotkanie z biskupem Bambarenem oraz sugestią, aby zaczęto zbierać
potrzebną dokumentację. To był wrzesień 1991 roku. Z naszej strony też dla niektórych znana postać, tym się zajmowała w przypadku Polski, był to ojciec Edward Maciejewski, który gromadził jako archiwista w Krakowie różne dokumenty, listy, kopie, także relacje tych ludzi, którzy chcieli skorzystać z zaproszenia do złożenia takich świadectw na piśmie. To było bardzo ważne, ponieważ przy takich świadectwach pozaprocesowych, bo jeszcze nie było procesu, nawet nie było sprawy beatyfikacyjnej, bo formalnie nie została rozpoczęta, to było bardzo ważne, by później móc wybrać z tych, którzy mają coś do powiedzenia, osoby, które mogły wystąpić w procesie jako świadkowie. Oczywiście w przypadku Polski dotyczyło to lepszego poznania ich życia od młodości, od dzieciństwa, środowiska wzrastania, po wyjazd do misji w Peru oraz odbiór wiadomości o tej śmierci braci w Peru. Inny aspekt z kolei był skierowany do tych, którzy byli w Peru. Z tym, że musimy mieć świadomość, że rok 1991 to jest jeszcze moment pełnej walki Sendero Luminoso. Rok 1996, kiedy rozpoczynamy formalnie proces w Peru, to jest jeszcze czas zamachów i działania Sendero Luminoso, a to poważnie wpływało na możliwość formalnego rozpoczęcia procesu oraz wykonywania niektórych czynności procesowych. Biskup, przepraszam najmocniej, ale właśnie to wynik tego między innymi wywiadu, że jeszcze musiałem zadzwonić, czyli nie włączył. Otóż, jeżeli chodzi o konsultacje biskupa, sięgnęły one szybko dosyć konferencji Episkopatu Peru. Już w styczniu 1992 roku konferencja opowiedziała się za przygotowaniem tej sprawy. Nastąpiło pewne nieporozumienie na tym etapie, ponieważ co innego jest radzić, by zbierać, a co innego formalnie dać opinię wymaganą przez prawo. To był jeszcze taki etap pewnego zawirowania w tej atmosferze. Nie został nawet wskazany powód sprawy, czyli kto będzie prowadził. Czy zakon, czy diecezja. Owszem, proces się toczy na terenie diecezji, w której ponieśli śmierć. To jest przepis prawny. Ale gdy chodzi o to, kto występuje z inicjatywą, kto promuje, kto bierze ciężar na siebie, także finansowy, prowadzenia sprawy, nie został określony. To się stało, proszę Państwa, dopiero z 31 stycznia 1995 roku. Dopiero wtedy, kiedy konferencja Episkopatu Peru formalnie wystąpiła do Stolicy Apostolskiej ze swoją pozytywną opinią, przekazaną miesiąc później do Rzymu, że taki proces chcą prowadzić, Kościół peruwiański popiera, wyraża pozytywną opinię, że po konsultacjach z zakonem, zakon przejmuje obowiązki powoda sprawy i wraz z prośbą, ponowioną później przez biskupa kompetentnego do prowadzenia, czyli Bambarena z Cimote, żeby proces mógł być wcześniej rozpoczęty. Ponieważ nie można procesu zgodnie z prawem rozpoczynać wcześniej jak 5 lat od śmierci. Dlaczego? Dlatego, że moment śmierci, moment pogrzebu wywołuje wiele emocji, różnych emocji, czasem mało kontrolowanych, czasem nie zawsze racjonalnych. Dlatego istnieje obawa i Kościół wiedziony wieloletnim doświadczeniem, wiekowym doświadczeniem mówi stop, wstrzymajmy, niech kurz opadnie. Niech wypłynie oliwa, czy też oddzielone zostaną śmieci, nie? I wtedy, wtedy dopiero możemy przystąpić do weryfikacji, czy ta opinia męczeństwa w tym przypadku jest po pierwsze trwała, a więc jeżeli przez 5 lat ona trwa, a nawet się umacnia, rozszerza krąg osób, które ją podziela, to znaczy, że nie była sztucznie wywołana. Że nie jest to tylko chwilowy przypływ emocji ludzi. Dalej, trzeba też sprawdzić, czy nie była inspirowana skądś oddolnie, a więc sztucznie wywołana.
to jest tak jak trochę już biblijnie. Jeśli to sprawa Boża, to będzie trwała. A jak tylko ludzka, to dajmy temu spokój już od Starego Testamentu. Ta mądrość funkcjonuje i Kościół ją w tym przypadku też przyjmuje. Oczywiście nawet w mediach z 93-94 roku w Peru będąc, spotkałem wypowiedzi, które można sprowadzić do jednego zdania. My tu w Peru już wszystko dla procesu żeśmy przeprowadzili i zrobili, będą beatyfikowani męczennicy, jak tylko Polacy uzupełnią dokumentację, bo od nich nic nie napłynęło. Tymczasem ta sprawa się w ogóle jeszcze nie zaczęła. I to by, więc dopiero po tym, jak biskup Bambara w kwietniu 95 roku skierował prośbę do Stolicy Apostolskiej o zwolnienie z tego okresu karencji, wówczas, gdy Stolica Apostolska dała zgodę, można było rozpocząć tak zwaną sprawę beatyfikacyjną, czyli formalnie przygotowania pełne do procesu. Jak ktoś dzisiaj mierzy, że na przykład dlaczego tyle trwał lata proces, to proszę nie liczyć od daty śmierci. Liczyć od pierwszego momentu, kiedy proces się rozpoczął, czyli 96 roku. Proszę mi pokazać, ile trwał proces Maksymiliana, a ile biskupa Romero, kiedy miał takie poparcie i też pewne kręgi. Wcale ten proces nie trwał długo. Następnie, takim ważnym elementem jest to, że czasem pod wpływem beatyfikacji Jana Pawła II myślimy, że to był wyjątek. Więc jak studenci czasem też tak myślą, to był wyjątek, że Jan Paweł II tak szybciej miał rozpoczęty proces niż przepisy prawne mówią, ja mówię nie. Bo Jan Paweł II, przypadek Matki Teresy, dał dyspensę. Dyspensa została dana również wcześniej, także na proces naszych braci. Tylko że niczym dotarła i proces się rozpoczął, to już faktycznie tak upłynęło te 5 lat. Bo w 1995 roku dopiero ją biskup Bambaren otrzymał. Dopiero gdy biskup ją otrzymał, mógł przekazać do zakonu, który przyjął funkcję powoda, postulator generalny, który istnieje dla zakonu w Rzymie i zajmuje się od strony prawnej prowadzeniem sprawy, mógł wyznaczyć wicepostulatorów, którzy zajmują się, organizują z uwagi na odległości proces w Peru, bo tam się toczył w sensie ścisłym proces, nie w Polsce. Tam istniał główny trybunał. I w przypadku Polski ja zostałem jesienią 95 roku mianowany, a otrzymałem tę informację 3 miesiące później, więc już był 96 rok. Marzec, więc to jest ten czas dopiero przygotowania. I wtedy ojciec Stanisław Olbrych poprosił o pomoc, ponieważ tam biskup nie miał ani trybunału, ani żadnego sędziego. Diecezja milionowa, zupełnie inne realia. Jeszcze cały czas działające Sendero Luminoso. Kolejny taki element, który tutaj wybrałem, a chciałbym przypomnieć z tych dat procesowych, to jest 16 lipca 1996 roku. Przybyłem tam dwa tygodnie wcześniej. Na ten dzień przypada wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, patronki katedry w Chimbote, siedzibie diecezji, dla której pracowali i w której zginęli nasi bracia. Biskup, pozyskawszy informację, że wicepostulatorzy są już i będziemy bezpośrednio przygotować sesję otwarcia, czyli pierwszy akt procesowy w rocznicę, piątą rocznicę śmierci naszych braci, ogłosił w katedrze, że taki proces się rozpoczyna. Czyli faktycznie można powiedzieć, jest to pierwsza czynność, że przyjmuje prośbę postulatora. Bo wtedy ją dopiero pisaliśmy, w 96 roku. I biskup ogłasza ją w katedrze, ale dla Peruwiańczyków, dla Sendero Luminoso, które dalej inwigilowało przecież ten kościół także, było trudne to do przyjęcia. Oni zrozumieli, że rozpoczyna się proces przeciwko Sendero Luminoso, które jeszcze działa z karabinami i zamachy. W przeddzień rozpoczęcia procesu dzwoniliśmy do ojca prowincjała, do Krakowa, z zapytaniem, czy proces w ogóle rozpoczynać, ponieważ groziło to dużym niebezpieczeństwem ewentualnie dla zgromadzonych ludzi. Decyzja zapadła, że jednak zaczynamy.
dzisiaj nie ujawnia żadnej tajemnicy, to nie jest tajemnica procesowa, tylko około procesowa, jeszcze ten proces nie trwał, że temu wydarzeniu towarzyszyło, czego pierwszy raz doświadczyłem, prześwitujący przez albę kanclerza kurii, który wtedy uczestniczył w rozpoczęciu sesji, karabin, a był to zawodowy wojskowy, że biskup przyjechał z obstawie wojskowej ze skrzynką granatów w tym samochodzie. Takie były realia. Oczywiście nie, ludzie tam się gromadzący nie wiedzieli, ale po tych zamachach, których dokonano w pałacu biskupa, w jego mieszkaniu i kiedy zabito jego brata przecież, to podejmowano także środki bezpieczeństwa. To nie było takie łatwe i bardzo, to było bardzo trudne, gdy chodzi o rozpoczęcie procesu. Inny moment to jest, proszę Państwa, co innego powołać świadków. Postulator peruwiański, który proces prowadził w imieniu postulatora generalnego, on był formalnie za to odpowiedzialny, musi przygotować propozycję, listę świadków. W przypadku męczeństwa głudzi hoju męczenników. To nic, że 30 paru może być z Polski, 1/3 w sumie, by zeznawać o życiu naszych braci przed wyjazdem na misję. Ale proces drogą męczeństwa powinni być głównie świadkowie tam, miejscowi. Wykazać ich pracę, ich gotowość do przyjęcia tej śmierci, ich duchu wiary i na dodatek ewentualnie jak najbliżej dojść do tego momentu, czy zachowali tę wiarę, jak się zachowali w obliczu śmierci. I to był problem. Żeby przygotować tę listę na 9 sierpnia, ojciec Stanisław Olbrycht, mając wcześniej kontakt z ludźmi w kościele, wiedząc, kto wtedy był i mieszkał jeszcze w Pariakoto 5 lat temu, bo fluktuacja była duża ludności w czasie tych zagrożeń, powiedział niektórym, żeby wyszli na drogę wtedy i wtedy, gdy będziemy jechał samochód z misji. Nikt nie chciał dać swoich danych. Proszę Państwa, 6-5 lat po śmierci nie było jednej osoby spisanej na listę jako świadkowie. Rozpoczął się dopiero w lipcu 96 proces szukania. Jechaliśmy z ojcem Stanisławem zarówno Pariakoto, po bliskie miejscowości, Jałtan. Pojechaliśmy również do Santa, ponieważ konferencja episkopatu Peru zdecydowała, że proces ma być jeden. Również dla księdza Sandro, który zginął 2 tygodnie po naszych braciach. Więc trzeba było również znaleźć dla niego. A troszeczkę to czas był zapomniany, bo tam jednak ksiądz wyjechał, jego ciało przeniesiono do Włoch i sprawa była prawie jakby zamknięta. Tylko jego współpracownica jeszcze utrzymywała nieco wiadomości i kontaktów. Ludzie ci byli tak zastraszeni i bali się, że nie chcieli, nie wolno ich odwiedzać w domach, ponieważ od razu mogą być inwigilowani i mogą ich zlikwidować. To więc jechało się tym samochodem powoli, zatrzymywaliśmy się, jak stał, ci ludzie podchodzili, ojciec Stanisław, tego ja na karteczce spisywaliśmy ich dane do kontaktu, żeby przygotować listę świadków pracy i męczeństwa. Tak to wyglądało. Później to, że jak mieli kłopoty i chodzi o zbieranie tych świadków, którzy w tym czasie już zdążyli gdzieś wyjechać i tak dalej, to już z kolei sprawa już nieznana mi, ponieważ ja już 13 listopada po zakończeniu etapu polskiego byłem wyłączony spoza procesu i w zasadzie moje wiadomości w tym zakresie są tylko i wyłącznie z datami, z pozycją. Bądź też, jak już w ostatnim etapie dyskusji było, to były pytania, żeby coś rozwiązać. Ale tak w procesie już nie uczestniczymy, to było zachowanie zgodnie z prawem. Więc przygotowana została lista świadków. Część tutaj dla Polski, Włoch, Szwajcarii, to wszystko trwało, jeszcze oni byli w powijakach całkiem i Peru. I teraz nawiązuję do pytania, które, czy wątpliwości, która do mnie wpłynęła z Legnicy. Dlaczego tak mało było świadków, a myśmy przecież też moglibyśmy, być może ta osoba, która to zadawała, też wiele powiedzieć. Więc jest taka reguła w prawie, która mówi w każdym procesie, każdego typu, nie tylko kanonizacyjnym, że sędzia w roztropny sposób ma prawo ograniczyć liczbę świadków. Dlatego, że inaczej te procesy by się toczyły w nieskończoność. Ludzie zostali zaproszeni publicznie także w 1991 roku do składania takich świadectw i one zostały zdeponowane u ojca Edwarda. I na podstawie tych, kiedy widzieliśmy, kto może coś więcej powiedzieć,
dobierało się również listę tych świadków, którzy mogą zeznać o dzieciństwie, młodości w Polsce. Po drugie, taka liczba nie powinna przekroczyć 1/3, gdy chodzi o męczenników, którzy zeznają o cnotach, tych walorach życia wcześniejszych. I takich proporcjach mniej więcej zostało to utrzymane, o czym świadczy pozycja supermarketu, gdzie jest 99 świadków, a 32 z Polski, z procesu krakowskiego. To jest jeden istotny element, więc kto złożył takie oświadczenie, przedstawił na przykład listy, które pisał Zbigniew czy Michał do nich, do tych ludzi, mają relacje, więc zostali w pierwszej kolejności zapytani. Była informacja o tej fazie postępowania na terenie Polski, bo ciężko, żeby z Polski tyle ludzi jechało zeznawać tam w Peru, więc został powołany przez kardynała w październiku, na początku października 1996 roku, tak zwany Trybunał Rogatoryjny, inaczej pomocniczy w Krakowie. I ponieważ nie miał kto tego Trybunału znów prowadzić, kardynał powiedział, że nie da nikogo z kapłanów diecezjalnych, ponieważ w kurii mają wszyscy swoje obowiązki już stałe, a procesy trwają bardzo długo, takie postępowania, to on nikogo nie oddeleguje. Radźcie sobie sami. No i ojciec prowincjał powiedział mi, Stanisław Strojecki, wiesz, skończyłeś przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia procesu, to co jest, to teraz wiesz co, przesłuchasz tak, jak tam otrzymaliśmy prośbę do kardynała, będziesz teraz oddelegowany. Jak ci kardynał zatwierdzi, to było na pograniczu prawa, przyznam. No ale formalnie zostałem już, zrezygnowałem z wicepostulatora, w związku z czym można mnie było mianować na inny urząd w procesie, ponieważ nie wolno łączyć tych urzędów. Natomiast sukcesywnie tak. Aczkolwiek po zmianie instrukcji Sanctorum Mater 2008 już by to nie było możliwe. Ale w tamtym czasie to się udało. Więc zakończyliśmy przesłuchania w ciągu miesiąca i 13 listopada 1996 została zakończona faza postępowania na terenie diecezji polskich. Każdy jeszcze na tym etapie, kiedy proces trwa, do samego końca może się zgłosić na świadka. Mieliśmy przypadek, że osoba mówi o świadku, bo każdy jest pytany. Jest to schemat pytań, proszę Państwa. To jest kolejne pytanie, które się pojawiło, ale to ze strony studentów. Jest pewien schemat pytań, natomiast sędzia, który przesłuchuje, widząc człowieka, ile ma lat, jakie ma wykształcenie, jakie jest jego zaangażowanie, wie, że to się objawia już w pierwszych pytaniach, jest proszony o to, sędzia instruktor, żeby pytania dotyczyły tego samego, ale były zadawane w sposób odpowiedni, by były zrozumiałe dla tego człowieka. Czyli pyta o to samo, każdego ze świadków, ale nie tak samo. Pytania dostosowuje, więc ciężko jest, żeby dla 99 świadków ułożyć pytania, tym bardziej nie wiem, o czym oni zeznają. Więc jest pewien schemat, który w przypadku męczenników trzeba zapytać, dostosowując do różnych sytuacji miejsc. I nad tym czuwa sędzia. Więc tutaj od razu zaznaczam, te pytania te same są, ten schemat jest dla procesu głównego i te same są przesyłane później dla procesu rogatoryjnego, czyli pomocniczego, w tym przypadku w Bergamo i w Krakowie. Przy czym dotyczyło to przesłuchania za zgodą biskupów diecezji różnych miejsc, przesłuchań w Bielsku Białej, w Żywcu, w Legnicy, w Zawadzie koło Tarnowa, w kancelarii w Rychwałdzie. To były miejsca, za zgodą biskupów przesłuchiwali się świadków. Więc według pytań, dostosowując je do osób, które przychodziły, a pytając o to samo. Kolejna rzecz. Przygotowując listę świadków, ta lista nie jest zamknięta. Jeżeli się w trakcie procesu objawi, a takie pytanie każdemu musi być zadane, czy znasz kogoś, kto jest przeciwny beatyfikacji tych osób? Jeśli tak, to czy wiesz o motywach? Jeśli te motywy się wydają jakieś ważne, to jest pytanie o adres tej osoby, a przynajmniej wskazanie parafii, z której pochodzi, by w ten sposób do tej osoby dotrzeć. Wtedy Trybunał musi takich przesłuchać. Druga rzecz, żeby sprawy nie przeciągać, to jak robi się listę świadków tymczasową, to wiadomo, że osoby, które żyją i wiemy, jak do nich dotrzeć. Natomiast jeśli prawdopodobieństwo jest takie, że w tej chwili nie wiemy, gdzie dana osoba jest, nie możemy jej zidentyfikować, nie jesteśmy pewni, że zostanie przesłuchana, to lepiej się jej nie umieszczać na tej liście świadków. A potem mogą zawsze być wezwani przez sędziów i uzupełnić, jak się nagle pojawią, jak nagle będą przebywać w danym miejscu, czy to w Polsce, czy w Peru. To jest norma. I dlatego też
zdarzyło się, że byłem przekonany, pracując wcześniej tu w Legnicy, znałem pewnego pana, który został umieszczony na tej liście, bo złożył, po pierwsze miał listy od Zbyszka, jego rodzina złożyła te dokumentacje, następnie znałem tę osobę, złożyła relacje. Wiedziałem, że będzie w procesie ważnym świadkiem o takich rzeczach, których dwóch, trzech świadków trzeba na każdą czynność, nie trzeba ich mnożyć. Jeszcze, że to będzie ważny świadek. Ale niczym, ja wróciłem po 2,5 miesiąca i rozpoczęliśmy postępowanie. Przyjeżdżam do Legnicy, kierujemy wezwanie do przesłuchania i się okazuje, że ten brat panu już zasnął. Trzeba zrobić specjalną sesję Trybunału, trzeba zebrać dokumentację poświadczającą, bo inaczej Trybunał jest przekonany, w Rzymie może być ktoś przekonany, że Trybunał specjalnie świadka nie przesłuchał czy opuścił, bo mógł być świadkiem w przeciwnym procesie. Był też inny, ważny świadek, nam się tak zdawało z tej dokumentacji, ale go nie wiedzieliśmy, gdzie zidentyfikować w tym momencie, określić miejsce przebywania. Albo ten świadek wskazany, franciszkanin, wyjechał na misję za granicę wschodnią. Rok 96, jeszcze inne realia. Byliśmy przekonani, że może ten świadek przyjechać, ale mu odmówiono. I co, trzeba robić znowu sesję Trybunału, jeszcze udowodnić z dokumentami, że tego świadek nie mógł się zgłosić. Żeby nie było żadnych wątpliwości, że świadek był na przykład przeciwny sprawie i dlatego został pominięty. Więc proszę Państwa, w tej atmosferze takiego dużego procesu, zagrożenia jeszcze, zwłaszcza w pierwszych latach, zadanie to nie było łatwe. Większość rzeczy myśmy wzięli dla Polski, na siebie. Cenzorami pism byli nasi współbracia, doktor i licencjusz z Krakowa. Komisja historyczna została powołana w Krakowie, ale tylko dla tej części tu polskiej. Nie mogliśmy zastąpić we Włoszech działać, czy w Peru. Więc ta dokumentacja została przygotowana. Ostatni dokument formalny, procesowy z terenu Polski, który był wystarczający, to był dokument ze stycznia, opinia biegłego teologa ze stycznia 97. U kardynała proces na terenie Polski, tak zwany proszony, żeśmy zamknęli 13 listopada 96. Natomiast w Peru się toczy dużo dalej, dłużej. Sytuacja się nieco unormowała. Osoby, do których nie można było dotrzeć, jedna z sił, wyjeżdżają poza Peru w atmosferze niemożliwości. Zjawiają się. Już są dostępne. A sytuacja się unormowała w Peru na tyle, że paru znaleziono historyków, którzy chcieli wejść do komisji, rok 2001, kiedy powołano komisję historyczną w Peru. Dopiero wtedy. A więc po 5 latach od rozpoczęcia procesu dopiero komisję historyczną stworzono. Też nie było chętnych, którzy się garną. To działalność w sumie społeczna, a w tamtych czasach także jeszcze na początku zwłaszcza niebezpieczna. Natomiast w 2002 roku już ten proces na terenie diecezji został zamknięty. Można powiedzieć, że przy takich okolicznościach 96-2002 to był proces krótki. Znam jeden proces w Polsce, to już 15-20 lat trwa w fazie diecezjalnej, jeszcze się nie zakończył sesją zamknięcia. Biorąc tamte okoliczności. Natomiast akta procesu trzeba przetłumaczyć na języki obowiązujące w kongregacji. Ojciec Szymon Kapiński, który był również promotorem sprawiedliwości, odbył przyspieszony kurs prawa kanonizacyjnego w czasie mojej tam obecności i czuwał nad zachowaniem kroków prawnych. Więc tenże ojciec zajął się również tłumaczeniem. To była bardzo ciężka, trudna, żmudna praca. Znał od podszewki proces i akta i ostatecznie, kiedy po pierwszej nominacji w 2003 roku pierwszego współpracowników, tak zwanego relatora z kongregacji, który czuwa nad przygotowaniem pozycji, czyli tych akt procesowych do dyskusji, nie była to próba dwuletnia udana, w związku z czym został ojciec Szymon oddelegowany do Peru i tam przez kilka lat przygotowywał i pozycję opracowywano ponad 8 lat, żeby mogła ona trafić, te akta procesu, więc 6 lat trwał sam proces w znaczeniu ścisłym, faza diecezjalna. 8 lat trwało przygotowanie pozycji już w Rzymie, a więc to jest kwestia postulatora generalnego, kurii i możliwości także osobowych w Rzymie. I w efekcie, proszę Państwa, mamy te decyzje, które już wszyscy znają, więc nie będę ich przytaczał, momenty, daty.
i jak to się działo. Resztę można sięgnąć do książki i przeczytać te dane i fakty. Chciałbym jeszcze natomiast nawiązać, co prawda będę tę kwestię rozwijał, 20 czy 15 mam? Czas? 13.15, przerwa na kawę, dobrze. Więc proszę Państwa, chciałbym jednak jeszcze nawiązać do paru takich już wydarzeń, dzisiaj okołoprocesowych, mogę śmiało mówić. Rok 1996. Mamy sesję, przyspieszony kurs dwutygodniowy, bo biskup nie miał żadnego prawnika i sądu biskupiego. Dwa tygodnie trwał kurs dla Trybunału. Spotykamy się między ich pracą duszpasterską chwilami. Dzień po otwarciu procesu zgromadzimy się z Trybunałem w kurii biskupiej celem uporządkowania dokumentacji, bo odpowiednia liczba kopii, pism do Bergamo, do Krakowa, do kardynała Macharskiego i tak dalej, bo proces obejmuje cztery kraje, ich miejsca życia i pracy. To komplikuje nieco nam sytuację. I wtedy jeden z członków Trybunału, kiedy zobaczył te sterty, to wszystko, co trzeba zrobić, mówi tak, ale przecież jak oni są święci męczennicy, po co to wszystko? To daje troszkę mentalność tamtych ludzi. Może się przestraszył tego, co zobaczył i co ich czeka, ale z drugiej strony o czymś innym to świadczy, o mocnym przekonaniu. Opinia męczeństwa rzeczywiście była bardzo wyraźna. I ja osobiście to już wywołałem we Wrocławiu kilka tygodni temu. Byłem dosyć zdenerwowany, kiedy powołując się na jednego z zakonników, media polskie nawet puszczają o tym, że tam w zasadzie z tym kultem jako męczenników i opinią to jest tak różnie. I miałem drugie doświadczenie przeszło dwa lata temu, w 2013 roku, będąc w ramach stażu naukowego w Meksyku, poleciałem na Wielki Tydzień, Wielki Post do naszych braci. Bo ponieważ mieszkałem w rodzinie Żyda i Świadka Jehowy, nie chciałem już tam świąt spędzać tego okresu, więc pojechałem do naszych braci. I wtedy Wielki Czwartek przeżyłem rzeczywiście moment szczególny. Po pierwsze, bracia nie pytali mnie, a wyznaczyli mi celebrację Wielkiego Czwartku przy grobu naszych braci. Po czym wyjechali w teren, bo trzeba było posługę gdzie indziej spełniać. Miałem tam możliwość przybliżyć im naukę Zbyszka o kapłaństwie Eucharystii w nawiązaniu do jego kazania, które wygłosił tutaj na prymicjach naszego współbrata w tym kościele świętego Jana. Pytam się ojca Stanisława, do której mniej więcej będzie kościół tak otwarty, będą ludzie. Tak do 10:00, potem to już wiesz, to jest noc, więc nikogo już nie będzie. Zamknij. A oni pojechali w teren, wiadomo, że wrócą dopiero w Wielką Sobotę nad ranem. Niespodzianka, ponieważ ludzie do 10:00 pełny kościół. Potem powoli zaczynają go opuszczać. 12:00 ludzie są jeszcze w kościele. Ale moją uwagę wzbudził inny fakt. Jak Wielki Czwartek, my tu w Polsce obserwujemy w sumie najmniejszą liczbę ludzi w kościele, w porównaniu na przykład Wielkiego Piątku. A tam, nawet ojciec Stanisław mówił, było wyjątkowo dużo. Więcej dominowali mężczyźni. Więcej po adoracji Najświętszego Sakramentu szli na prawo, boczny tam na wnie ale ściany, do grobu Michała, klękali, dotykali ręką grobu, całowali tę rękę, znowu dotykali i wychodzili, żeby nie przeszkadzać innym, tyłem do grobu Michała. I znowu, zaznaczam, w większej grupie to byli mężczyźni. O czym to świadczy? O tym wielkim szacunku i trwania tej opinii i tym, że wiązaniu ich nie z działalnością jakąś rewolucyjną inną, ale właśnie w sensie ścisłym przeżywania wiary. To było dla mnie naprawdę bardzo budujące i powiedziałem sobie, że o tym będę mówił, bo jeszcze dzisiaj, kilka tygodni temu spotkałem w peruwiańskich mediach właśnie informacje jednego z zakonników, nie naszego oczywiście zakonu, profesora Uniwersytetu dawniej papieskiego, katolickiego Peru,
który cały czas podważa ich męczeństwo jako zawiarę, czy związane z wiarą, a tylko i wyłącznie jako zwykłą walkę socjalną, społeczną. I na ten temat jeszcze zdania też i w Peru są. A oczywiście w naszym przypadku zawsze to jest opóźnieniem, ale się przedrukowuje i niekiedy się komentuje. Dobrze, ale już czas tak wyczerpałem i słuchacze na pewno też, bo to już trzeci prawie godzinny wykład. Chwila na pytania. Proszę uprzejmie. Czy te akta są tajne? Nie, proszę Państwa. Z akta procesu w znaczeniu szerokim, czyli to, co zostało zgromadzone w postępowaniu w Peru, a bo te akta nasze, czy w Bergamo, czy w Krakowie, zostały włączone, stanowią jedne akta procesowe, tylko były na użytek techniczny, żeby tamten Trybunał nie jechał, nie płacił pieniędzy do przejazdu do Polski, żeby z kolei świadkowie nie kosztowali się jadąc daleko. Jest to tak zwana pomoc prawna, tak samo w prawie kanonicznym ona istnieje, że biskup miejsca, które jest ściśle związane na przykład w tym przypadku Kraków, bo siedziba kurii naszej biskup, naszej prowincjalnej jest i kuria biskupi, więc Kraków został wybrany jako miejsce i kardynał powołał Trybunał Pomocniczy. Te akta zostały później włączone, podobnie z Bergamo. I te akta oczywiście nie są dostępne w takim znaczeniu, że kartka po kartce, każdy ze świadków i wszystko 100% co jest, tylko to, co zostało wybrane dla udowodnienia tych elementów prawno-kanonicznych męczeństwa, zostało opracowane w księgę dużą, tak zwane pozycję, ponad 1000 stron. I ta księga, opracowana według tam przepisów kongregacji, dla każdego procesu tak samo, jest kierowana później do teologów. Powołanych jest 8 teologów plus tak zwany Urząd Stały Prawa Teolog, którzy otrzymali do lektury, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście z tego, co zebrano, wykazać można, że zostali męczennikami za wiarę, nie? Czy te elementy wszystkie się weryfikują. Teologowie ci piszą na podstawie tej księgi, która jest w sumie dostępna, jest produkowana w niedużej liczbie, to jest kosztowne dosyć, jest niestety w językach obcych, w tym przypadku w języku włosko-hiszpańskim pozycja nasze. I jest ta pozycja przedmiotem dyskusji tych teologów z prawatem teologiem. I oni odpowiadają na pytanie. W tym przypadku było 8 za, że tak udowodniono. To są też wyniki, które można przeczytać w tej pozycji we wstępie. 8 za. 1 nie był do końca pewny, więc się wstrzymał. 2 tych, co było za, mówią, że dobrze by było, jakby jeszcze tam szerzej coś wytłumaczyć w odniesieniu do Sendero Luminoso. O to chodziło, o prześladowcę. Ale po uzyskaniu tych odpowiedzi postulatora generalnego, jego współpracownika w Rzymie, po prostu wszyscy zgodzili się, że rzeczywiście wszystkie elementy prawno-kanoniczne są udowodnione. I do takiej pozycji już dzisiaj można sięgać i można pracować. Niestety jest to liczba tak niewielka i w obcych językach. Natomiast niektóre z informacji, co prawda niestety była jedna pozycja w Krakowie, ale zginęła, czy zaginęła, może się już odnalazła na dzisiaj, bo mnie proszono o uzupełnienie książki i napisanie, i się okazało, że przyjechałem do Krakowa i nie ma. Jest na tamtym etapie, kiedy miałem 3 tygodnie tylko na zrobienie tego, w marcu, kwietniu, do mnie nie dotarło, chociaż mi mówiono, że jest. Więc ja mogłem tylko korzystać z wersji roboczej elektronicznej, którą uzyskałem z Rzymu. Ale to była wersja niefinalna, niekońcowa. I tak to na marginesie. Więc jedna pozycja na pewno jest w Polsce, tylko w tej chwili nie wiadomo, gdzie ma miejsce położenia. Być może już wiadomo, miano odszukać. Prawdopodobnie będzie przywieziona następna, ale słuchajcie, to jest w języku hiszpańskim, włoskim, więc one są przede wszystkim we Włoszech, w studium kongregacji oraz w Peru, bo tam jest język hiszpański jako dominujący, więc tam więcej egzemplarzy, bo tam był proces. A czy to w języku polskim, co było tam obcych, czy jest jakaś możliwość dotarcia i zapoznania się? W języku polskim kopią publiczną jest tylko i wyłącznie pozycja Super Martirio. To jest kopia publiczna, z której możemy korzystać. Więc tutaj na ile mi się dało z tej wersji, którą mi podesłał ojciec Zdzisław Kijas, który był finalnym, trzecim już relatorem w tej sprawie, przygotowującej pozycję. Więc tylko z tej wersji elektronicznej mogłem skorzystać i tutaj, ponieważ jest to tak zwane popularne, zasadą było już przygotowanie tej książki na odpis kalwaryjski i spotkanie młodych poświęcone męczennikom, więc ja to dodałem, ale proces wydawniczy jakoś zawiódł i
dopiero niedawno się końcem września wyszła z druku. Więc to jest wersja bardzo popularna, bez przypisów. Wiadomo, że chodzi o to, żeby było i dla dzieci, i dla młodzieży, no i dla nas już bliżej setki. Słucham, proszę bardzo. Kiedyś mówiono, że w takim procesie występuje adwokat diabła. To było potoczne zrozumienie. Teraz co nazywamy promotor sprawiedliwości, który czuwa nad zachowaniem wszystkich przepisów prawa. Chciałem wam powiedzieć, że ta instytucja adwokat diabła, tak popularnie, pojawiła się wraz z procesem Polaka, i tu mamy zasługę na wieki, mianowicie biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Kiedy proces udowadniano, wtedy nie istniały kongregacje, bo te założył dopiero w 1588 roku franciszkanin zresztą, papież Sykstus V, i nie było żadnych kongregacji specjalnych do procesu, więc papież miał dwór. Ta święta inkwizycja koło niego, ona decydowała, konsultował z nią biskupa. Jeden z kardynałów był takim, który miał zastrzeżenia co do faktu cudu, że ich brakuje za jakiś tam okres. Czyli to jakby sztucznie na nowo ten proces po dwóch wiekach Polacy zaczynają. I zaczął tak intensywnie szukać dziury w całym i objawił się jako przeciwnik. Ale ta postulacja z naszej strony musiała wykazywać, że to nie jest żadne oszustwo, że nie było żadnych poszukiwań, ale jak potem rozpoczęły się procesy zastrzeżone w Stolicy Apostolskiej, to takiego jednego wyznaczali, żeby obserwował wszystko, co jest na nie. Bo musi być pewność moralna sędziego, czyli papieża, większa niż w każdym innym procesie sędziego. Ponieważ w Kościele katolickim nie ma dekanonizacji, jak jest w przypadku Kościoła prawosławnego, gdzie sobór ostatecznie może dekanonizować, czyli zabrać tytuł świętego, gdy wykażą coś niegodnego w jego życiu. Tutaj chodzi o to, żeby sprawdzić raz, a dobrze, bo nie ma dekanonizacji. Dzisiaj jest to promotor sprawiedliwości. A za życia można kogoś kanonizować? Nie, tylko i wyłącznie osobę zmarłą. Tylko parafianki mogą. Tylko i wyłącznie osobę zmarłą, ale jeszcze więcej. Uważać na to, ponieważ już w VIII wieku zdarzały się nadużycia i dlatego papieże zaczęli interweniować w procesy uznawanie za męczennika czy za wyznawcę, ponieważ byli tacy biskupi, w VIII wieku się zdarzyło, synody musiały interweniować, że na przykład fryzjer czy ktoś obcina włosy, a biskup kazał chować na pamiątkę na przyszłe jego relikwie, nie? Na przykład, nie? To zawsze. Dlaczego ten proces został zastrzeżony aż Rzymowi w XIII wieku? Ponieważ pojawiały się niektóre nie do końca pewne i wręcz nadużycia. Stąd też Stolica Apostolska wprowadziła tak rygorystyczne